Witam Państwa serdecznie. W przestrzeni publicznej mamy obecnie do czynienia z narastającą kampanią zniesławienia samej osoby i dorobku papieża Polaka Jana Pawła II. Pojawiają się oskarżenia, że był wręcz bestią z Wadowic, o to, że powinien być dekanonizowany, że powinny powstać pomniki wręcz ofiar Jana Pawła II. Czy to wszystko jest prawdą? Jak mają się fakty do tego typu narracji? Co mówią, jak wspominają papieża eksperci, świadkowie jego pontyfikatu minionej epoki? Film Jan Paweł II. Znak sprzeciwu. Będę Ci o nim rozmawiać z zaproszonym, wyjątkowym gościem. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek cyklu Kino Nieletnie. Witam Państwa serdecznie na kolejnym odcinku serii Kino Nieletnie. Dzisiaj mam przyjemność gościć reżysera i scenarzystę filmu o Janie Pawle II, pana Krzysztofa Nowaka. Bardzo mi miło. Witam. A film nosi tytuł Jan Paweł II. Znak sprzeciwu. I od razu, jeśli Pan pozwoli, zacznę od takiego mocnego, konkretnego pytania porządkującego. Po co był nam potrzebny kolejny film dokumentalny o Janie Pawle II? Powstało ich już przecież dosyć dużo. Tak, ten film jest reakcją na to, co dzisiaj się dzieje wokół nas. Na, można powiedzieć, w pewnym sensie bieżące wydarzenia, chociaż te bieżące, to znaczy no, powiedzmy w ciągu ostatnich 2-3 lat. To jest odpowiedź i reakcja na zjawisko, które zresztą w tym filmie opisujemy, czasami nazywane dewojtylizacją, czyli jest to pewien proces odchodzenia od dziedzictwa, które pozostawił nam święty Jan Paweł II, ale także proces zniesławiania, proces, którego celem tak naprawdę jest odebranie Janowi Pawłowi II roli autorytetu, pozbawienie go tej charyzmy, tego autorytetu najbardziej dosłownie rozumianego. To jest proces wielostronny i odbywający się na różnych poziomach. I ten film opowiada o tym, skąd się to zjawisko wzięło, na czym ono polega, jakie są jego przyczyny, ale także rezultaty i skutki. I myślę, że to można by uznać za odpowiedź. To jest odpowiedź i to jest reakcja na to zjawisko. W filmie pojawiają się bardzo pozytywne oceny dorobku i samej osoby papieża. Zdaje się, biograf Jana Pawła II wspomniał, że będziemy potrzebować aż 500 lat, żeby zapoznać się, przetrawić ten bogaty dorobek teologiczny, doktrynalny. Z drugiej strony ojciec Jacek Sali pozwala sobie na takie wezwanie, że święty Jan Paweł II powinien być ogłoszony doktorem Kościoła, a ten tytuł jest zarezerwowany dla osobistości tak wybitnych jak święty Hieronim, święty Augustyn, papież Grzegorz Wielki, Bazylii Wielki, ale także Tomasz z Akwinu. Więc wybitne postacie z Kościoła i do tego panteonu miałby dołączyć Jan Paweł II. Ale skoro Pan powiedział o tym, z czym Państwo się zderzaliście, czy Pan się osobiście zderzał, to ja sobie pozwolę zacytować. Mówi się o papieżu, że jest to bestia z Wadowic, tak? Pojawiają się żądania dekanonizacji papieża. Są bezczeszczone pomniki. Z drugiej strony padają propozycje przestrzeni publicznej, żeby przygotować pomniki ofiar wręcz Jana Pawła II. Więc poraża taka brutalizacja i taka gwałtowność, skala tych negatywnych reakcji wobec osoby papieża. Jak Pan myśli, z czego to wynika? Skąd to się bierze? Pewnie musiałbym powiedzieć, że to jest, po pierwsze, że to jest objaw. To, czym Pani mówi w tej chwili, te bardzo agresywne zachowania, one są objawem tak naprawdę czegoś poważniejszego, pewnego kryzysu, który tak naprawdę dotyka Europy i świata zachodniego co najmniej od kilkudziesięcioleci, kryzysu duchowego. I sprawa osoby, stosunku do osoby Jana Pawła II jest jednym z objawów, jednym z rezultatów
tego procesu społecznego, kulturowego. My o tym właśnie w tym filmie mówimy, pokazując szersze tło, a nie tylko kwestie stosunku do samej osoby Jana Pawła II. Ale właśnie to, co się wokół osoby Jana Pawła II zaczęło od jakiegoś czasu dziać i dzieje obecnie, no to jest jeden z takich szczególnie widocznych może objawów tego kryzysu. Wydaje mi się, że ludzie, którzy się dopuszczają takich czynów, oni po prostu głęboko wierzą w to, czego się dowiedzieli z mediów. Przecież to nie jest tak, że nie ma jakiejś bezpośredniej przyczyny. Kiedyś tak się nie działo, obecnie tak się dzieje, więc jest jakiś czynnik, który to uruchamia, który powoduje, że ludzie od poziomu przekonań pewnych, własnych, no przechodzą do czynu, że tak powiem. I ten czyn widać zarówno w internecie, w postaci memów, w postaci publikacji, także w postaci filmów głośnych czasami, skandalizujących. No a inni z kolei podejmują jeszcze inne działania wprost, bezpośrednio skierowane na przykład przeciwko tym pomnikom Jana Pawła II, czy w rozmaity inny sposób się to, taki rodzaj no, rzeczywiście agresji już, czasami już niekontrolowanej zupełnie, się przejawia. Więc wszystko to razem pokazuje, że przyczyna tych zachowań no, powinna być w jakiś sposób zidentyfikowana. No, ja nie mam wątpliwości, że to jest właśnie efekt perswazji, jaka płynie z mediów od jakiegoś czasu i która no, każe ludziom wierzyć, że to nie był ani święty, ani autorytet, tylko wręcz przeciwnie. Ktoś, kto rzekomo jest odpowiedzialny za krzywdę ludzi, kto rzekomo sam nie prowadził takiego zacnego życia, jak my byśmy chcieli o tym sądzić, więc trzeba uzupełnić ten przekaz medialny, ten, który kreuje negatywny wizerunek tej postaci historycznej, uzupełnić o prawdę, o to, co jest istotą jego pontyfikatu, o to wszystko, co on robił i mówił naprawdę, oraz o na przykład informacje dotyczące decyzji, które podejmował, na przykład w związku z zwalczaniem patologii obyczajowych w Kościele i wśród kleru katolickiego. My po prostu chcemy, żeby ta prawda, która zwykle jest ukrywana, pomijana albo świadomie po prostu eliminowana, żeby ona także dotarła do ludzi, żeby mogli rzeczywiście podjąć ostatecznie decyzję co do tego, jaką chcą w tej sprawie, jakie ludzie chcą zająć w tej sprawie stanowisko. I to jest cel podstawowy. Dostarczenie informacji, ale także opinii i interpretacji, bo w tym filmie no, nie ja występuję, tylko ludzie, których uważam za autorytety i ludzie, którzy byli świadkami pontyfikatu Jana Pawła II. Więc oni mówią nie o tym, co wyczytali w książkach czy w gazetach, tylko to, czego mówią o tym, czego byli świadkami. Tam w filmie, tutaj Państwo zdradzimy, występują Marek Jurek, Bronisław Wilczstein, ale także Piotr Semka, Grzegorz Górny, tak, Tomasz Rowiński z naszej redakcji, także jest nam bardzo miło. Ale porozmawiamy, Panie Krzysztofie, o tym odkłamywaniu właśnie przebiegu pontyfikatu papieża Jana Pawła II, o tych dowodach, które uniewinniają papieża. Wspominacie Państwo o tym, że w latach 90. papież spotykał się z biskupami amerykańskimi, tak, że wystosował list specjalny, że były też podejmowane podobne działania dotyczące episkopatu irlandzkiego, że pojawił się list Motu Proprio z 2001 roku, który właściwie bardzo wysoko postawił standardy postępowania w zakresie no, pedofilii czy przypadków nadużyć seksualnych wobec dzieci i młodzieży na tyle wysoko, że właściwie on się oparł presji czasu i cały czas jest, jego zapisy są aktualne, są stosowane i wytonował też w dużej mierze tą liczbę przypadków. Ale może dla Państwa też będzie to bardzo ciekawe, że w filmie jest mowa także o tym, że papież dostał tytuł Człowieka Roku magazynu Time, tak, właśnie za tą walkę z pedofilią. Tych dowodów pojawia się dosyć sporo. Natomiast mimo to cały czas ta kanonada takich zniesławienia, tak, tych argumentów
negatywnych wobec papieża i jego dorobku cały czas się pojawiają w przestrzeni publicznej. Wspomniał Pan o tym, że szukaliście Państwo dojścia do pewnych korzeni tej sytuacji, tak? Co by to mogło być? Co to jest Pana zdaniem? Żeby zrozumieć wydarzenia współczesności, żeby rzeczywiście dotrzeć do istoty tego, co jest przyczyną zjawisk, które dzisiaj obserwujemy, trzeba po prostu sięgnąć w przeszłość, do historii. To dotyczy i tej sprawy, i każdej innej, kiedy próbujemy zrozumieć teraźniejszość i ewentualnie przewidzieć także przyszłość, to właśnie historia dostarcza często odpowiedzi na pytania, które dzisiaj sobie stawiamy. I my proponujemy spojrzenie w przeszłość, to znaczy po pierwsze chcemy pokazać, że kiedy Jan Paweł II został wybrany biskupem Rzymu, odziedziczył Kościół w pewnej określonej sytuacji, na pewnym etapie jego rozwoju. Chcieliśmy pokazać to, co się działo zanim został papieżem, zanim stał się odpowiedzialny za cały Kościół. No i ten obraz, który my próbujemy kreślić, on dotyczy epoki lat 60., 70. i 80. I osią tej narracji naszej jest kwestia rewolucji obyczajowej, czasami też zwanej rewolucją seksualną. Mówimy o pewnym przełomie, pokazujemy istotę tego procesu i mówimy o pewnym przełomie duchowym. I wpływie tej sytuacji na Kościół, tak? Jak właściwie pewna ideologia, propaganda weszła do wewnątrz Kościoła. To są dane szokujące tak naprawdę dla wielu osób. Tak, no, nasi rozmówcy próbują odpowiedzieć na pytanie, czy Kościół się obronił przed falą sekularyzacji, ale przede wszystkim rewolucji na poziomie pewnych podstawowych wartości. Rewolucji, która przyszła z zewnątrz do Kościoła. I w różny sposób odpowiadają na to pytanie, na ile Kościołowi i przede wszystkim hierarchii katolickiej udało się obronić przed tą rewolucją, a na ile się nie udało. I jakie są skutki tego procesu długofalowe. Jan Paweł II pojawia się w historii jako papież w momencie, kiedy te procesy negatywne dla Kościoła i dla wiernych już się toczyły od kilkudziesięciu lat. No i próbujemy pokazać, że w tym kontekście działania, które podejmował Jan Paweł II, to były też już decyzje i reakcje na to, co się działo wcześniej. I pokazujemy też, jak reagował, jakie podejmował decyzje, po to, żeby tę sferę faktów przede wszystkim uporządkować i pozwolić widzowi zorientować się, na ile rzeczywiście Jan Paweł II zrobił to wszystko, co mógł zrobić, na ile to było skuteczne. No i też pokazujemy jeszcze jedną rzecz. Decyzje papieża w Kościele katolickim mogą być realizowane albo nie. Bo tak to jest wbrew stereotypom. Czyli wpływ kurii tak naprawdę. I tak naprawdę istotne jest też, na ile jego decyzje były lub nie były wykonywane przez biskupów miejsca. I to zjawisko tego problemu, który się toczył poza samym Watykanem, tych zdarzeń, które się toczyły poza Watykanem, no to jest, też próbujemy na to rzucić snop światła i pokazać, co się działo również za pontyfikatu Jana Pawła II, ale co tak naprawdę działo się wbrew jego zaleceniom, wbrew jego decyzjom i wbrew jego opiniom i jego postawie. Więc to są rzeczy, które na poziomie informacji chcemy pokazać widzowi i chcemy też, żeby wysłuchał opinii i interpretacji zdarzeń z ust ludzi, którzy byli świadkami, którzy mówią, bo wiedzą, bo widzieli, bo słyszeli, a nie dlatego, że ktoś im coś opowiedział. Mhm. Czyli ksiądz profesor Oko przywołuje wpływ lawandowej mafii, tak? Która izolowała papieża od pewnych informacji. Informacje z Polski miały problem z tym, żeby się przebić do papieża i przyjaciółka. Już nie będziemy zdradzać kto, ale myślę, że Państwo się domyślicie. Właśnie taką informację kluczową bezpośrednio do osoby papieża zaniosła, ale ów wspominany przeze mnie list motu proprio zobowiązywał do zgłaszania przypadków pedofilii, proszę Państwa, bezpośrednio do Kongregacji Nauki i Wiary, gdzie na czele stał ówczesny kardynał Ratzinger, tak? Późniejszy papież Benedykt XVI, więc to była próba też, świadoma próba przez papieża ominięcia tego kordonu izolującego,
go i no, poradzenia sobie jakoś z tą sytuacją. Ale film eksploruje również takie wątki bardzo szerokie, powiedziałabym, bo oprócz tej rewolucji seksualnej widzimy taką no, ponurą diagnozę tak, rozłamu w Kościele, które zaczęły się tak naprawdę od reform dotyczących treści, form sprawowania kultu, czy nawet ewangelizacji podjętych w ramach Soboru Watykańskiego II. To są dane, myślę, dla Polaków szokujące, bo my jesteśmy jednak obarczeni pewnym dziedzictwem w miarę zdrowego, tak, Kościoła, który te czasy komunizmu jakoś tam przetrwał, Kościoła katolickiego oczywiście. Więc to jest wątek, który myślę, że też sporą część widzów może troszeczkę zszokować, tak, to zderzenie dwóch światów, tych dwóch optyk. Nie zdarzył się Pan z tym, że ktoś Panu zarzucał, że próbuje Pan, nie wiem, jakoś szkalować obraz Kościoła, tak trochę zapytam pod włos? No, trudno mówić o reakcjach, bo film nie został jeszcze publicznie pokazany poza jakimś tam przedpremierowym pokazem, więc właściwie to ja nie umiem nic powiedzieć na temat reakcji, ale rozumiem, o co Pani pyta. To jest pewne niebezpieczeństwo, tak? To się kryje za takim rozłożeniem kart na stole, tak? Tak, tak. To jest, tak to wygląda. Jedni to mogą przyjąć, a inni powiedzieć trudne. Tak, oczywiście. Więc ja się liczę z tym, że nie wszyscy może potencjalni widzowie będą tym obrazem, który my przedstawiamy, jakoś specjalnie zachwyceni. Może też wywoływać jakieś kontrowersje, ale wydaje mi się, że jeżeli chodzi o obraz Kościoła polskiego w tym filmie, no to akurat jest, wydaje mi się, zgodnie z prawdą, jest to obraz w sumie pozytywny, to znaczy pokazujący to, że także dzięki pewnemu splotowi okoliczności historycznych Kościół po wojnie, po II wojnie światowej w Polsce, który musiał funkcjonować w ramach systemu ateistycznego państwa komunistycznego, musiał się bronić, musiał przetrwać, musiał podejmować rozmaite wysiłki w tym celu, żeby po prostu się nie rozpaść. I to sprzyjało też pewnej jedności, zachowaniu pewnej jedności, sprzyjało też utrzymywaniu tego, co jest istotą wiary katolickiej. I koncentrował się Kościół w Polsce przede wszystkim na obronie prawdy i na obronie tego, co jest istotą nauczania Kościoła. I wiele tych okoliczności historycznych spowodowało, że Kościół przetrwał w niejako lepszym stanie, tak generalnie można powiedzieć, pod wieloma względami, ten czas pomiędzy zakończeniem II wojny światowej, a powiedzmy latami 70. I później, kiedy z tego kościoła wyszedł papież, kardynał Wojtyła został papieżem, okazało się, że jego rodowód właśnie z kościoła za żelaznej kurtyny, jak to się mówiło, no w jakiś sposób też zdeterminował także jego pontyfikat. I to zjawisko polegało również i na tym, że Jan Paweł II przez pewien czas nie był do końca świadomy, jak daleko pewne procesy, negatywne, tak? Związane z sekularyzacją, ale także z pewnego rodzaju demoralizacją, także wśród księży, a także wśród biskupów, jak to wszystko daleko zaszło. Ja tutaj panu przerwę, jeśli pan pozwoli. Pada cytat, że nawet 30-40% księży w USA było proweniencji homoseksualnej, tak, i większość biskupów, więc to są tego rodzaju statystyki. Padają też nazwiska dotyczące pewnych no, skandali pedofilskich związanych z konkretnymi nazwiskami hierarchów kościelnych. No więc rzeczywiście ten obraz no, mógł szokować papieża. Papież mógł nie być przygotowany na tą skalę no, tego zniszczenia, takiego rozłamu tak, wewnątrz kościoła. Ja tu Państwu też pozwolę zareklamować taki artykuł swój osobisty dotyczący nowego, groźnego rozłamu wewnątrz chrześcijaństwa, progresywizm kontra konserwatyzm. Ten artykuł dotyczy USA właśnie.
Natomiast widać na przykładzie tego artykułu, gdzie właściwie takie spory, różnice w sporach społecznych doprowadziły do różnic teologicznych i zanegowania, po pierwsze, boskości Jezusa, odrzucenia Jego zmartwychwstania, autorytetu Pisma Świętego, widać do czego prowadzą tak naprawdę te procesy sekularyzacji, tego unowocześniania Kościoła, źle pojętego, tego właśnie progresywizmu. I w tym aspekcie papież był tak naprawdę prorokiem, tak? Czy był człowiekiem kontrkultury? Tak, tutaj troszeczkę odnoszę się do tytułu filmu Znak Sprzeciwu. Może mógłby Pan go wytłumaczyć też nieco bliżej? Był znakiem sprzeciwu wobec kontrkultury, tak bym powiedział. To pojęcie kontrkultury zwykliśmy łączyć właśnie ze zjawiskami, które się ujawniły w Stanach Zjednoczonych i w Europie, przede wszystkim w latach 60. i polegały na kontestowaniu zastanej kultury i cywilizacji chrześcijańskiej. Przepraszam, że panu przerwę. To zależy od tego, w którym momencie jakby jesteśmy na tej skali, prawda? Mhm. Gdzie jest mainstream, a gdzie jest właśnie ta kontrkultura, ale tak. Więc wobec tego zjawiska Jan Paweł II stanowił zaporę. Jan Paweł II dobrze rozumiał istotę tych zjawisk, tego kryzysu duchowego, i bardzo zdecydowanie i wyraźnie się temu przeciwstawiał. I Kościół w czasach, kiedy Jan Paweł II był papieżem, był niewątpliwie świadomy tego zagrożenia i świadomie próbował mu się przeciwstawiać. Natomiast inną rzeczą jest to, że właśnie pewne procesy, mimo wszystko w samym Kościele, negatywne, już się rozwijały, już się toczyły. I nie było łatwo pewne rzeczy, pewne zjawiska powstrzymać i to w krótkim czasie. Niemniej jednak z punktu widzenia perspektywy czasowej dzisiaj widać, że za czasów Jana Pawła II wiele z tych zjawisk zostało powstrzymanych, zatrzymanych, zahamowanych. Natomiast później, z biegiem czasu, i dzisiaj jesteśmy tego świadkami, no jednak nastąpiła niestety jakaś recydywa i między innymi dzisiaj kwestionowanie autorytetu Jana Pawła II, próba stworzenia jego negatywnego wizerunku jest też właśnie związana z tym, że te procesy negatywne w samym Kościele, one jakby na nowo dzisiaj znowu się ujawniają i widać, że walka o to, co stanowi istotę misji Kościoła, dyskusja, debata, ale tak naprawdę też walka o to w Kościele na nowo dzisiaj rozgorzała i sprawa Jana Pawła II i stosunku do niego jest tylko częścią, elementem tego o wiele poważniejszego konfliktu, jaki się w tej chwili i wokół Kościoła rozgrywa i w samym Kościele. Rzeczywiście Jan Paweł II mocno walczył o ewangeliczny wizerunek i rodziny, małżeństwa, walczył o ochronę dzieci nienarodzonych, tak? Miał też określoną politykę, jeśli chodzi o na przykład środki antykoncepcyjne, więc mógł być takim znakiem sprzeciwu już dla swojego pokolenia na Zachodzie, ale okazuje się, że teraz tak naprawdę jest tym znakiem sprzeciwu dla współczesnego pokolenia młodych Polaków, którzy protestują na ulicach, którzy dopuszczają się właśnie takich różnych form zniesławiania. Na koniec może chciałabym, Panie Krzysztofie, odnieść się do pewnych wniosków, które płyną na przyszłość tego filmu dla nas. Bo ja chyba, nie wiem, czy Pan sobie może przypisać taką postawę, nie wiem, kształtowania idealnego wizerunku Jana Pawła II, bo ja na przykład osobiście uważam, że zdarzyło mi się popełnić kilka błędów i to myślę, że nie o to chodzi, tak? Chodzi o pewną obronę prawdy, przypominanie pewnych podstawowych faktów. Ale o co chcę zapytać? O to, jak dzisiaj rozmawiać z młodym pokoleniem, jak w ogóle współcześnie, na czym się koncentrować w tym sporze kulturowym, jak walczyć o tą tożsamość chrześcijańską, co możemy zrobić? To jest trudne pytanie, zdaję sobie sprawę, ale spróbuję je zadać mimo wszystko. Ja na pewno nie czuję się na siłach, żeby udzielić takiej pełnej odpowiedzi. Mogę jedynie w tym aspekcie, o którym mówimy, czyli osoby i postaci Jana Pawła II, powiedzieć, że co wydaje się oczywiste, że najważniejsze jest to,
żeby przekazywać prawdziwy obraz przeszłości, historii w tym wypadku, bo tylko na podstawie tej prawdziwego obrazu możemy rozmawiać dalej o wnioskach, które z tej przeszłości dla nas dzisiaj płyną. Czyli prawidłowa diagnoza. Prawidłowa diagnoza jest oparta o przede wszystkim o poznanie prawdziwych faktów, prawdziwego stanu rzeczy. I ten film jest częścią debaty w tej sprawie. My pokazujemy to, czego widzowie nie zobaczą w firmach braci Sekielskich, w TVN-ie i w innych mainstreamowych mediach. My uzupełniamy ten obraz, który oni próbują tworzyć, o to, czego nie mówią i czego nie pokazują. Oraz rozmawiamy z ludźmi, których nikt w TVN-ie o opinię i zdanie nie zapyta. A naszym zdaniem są to ludzie, którzy mają prawo i kompetencje do tego, żeby oceniać pontyfikat Jana Pawła II w sposób zgodny z prawdą i z rzeczywistością. I to jest podstawowy poziom, bo tu właściwie tak naprawdę rozgrywa się cała istota rzeczy, bo agresja kierowana wobec osoby i dzieła Jana Pawła II jest rezultatem przekonania ludzi o negatywnej roli Jana Pawła II. Ale to przekonanie jest oparte na fałszywych przesłankach. Wychodzi od nieprawdziwych faktów, a potem są przedstawiane nieprawdziwe wnioski, a to w końcu powoduje, że postawy ludzi negatywne są efektem fałszu. Więc to jest najważniejsze, czyli kwestia ustalenia, jak było i jak jest. No a reszta, no to jest znowu kwestia też po prostu walki duchowej, która się rozgrywa. No to jest jakaś tajemnica, że jedni ulegają tym negatywnym motywacjom, że szukają swojego życia niejako na zasadzie alternatywy wobec tej cywilizacji zastanej, europejskiej, cywilizacji Zachodu. Inni zaś chcą tego bronić, bo wierzą, że to jest prawda, że to ma sens i że to nie straciło swojej aktualności tylko dlatego, że jest jakiś upływ czasu, prawda? Że sam upływ czasu nie jest powodem do tego, żeby coś odrzucać, prawda? Albo zmieniać całkowicie. I ta walka jest no, istotą właściwie konfliktu, tego konfliktu światopoglądowego w Polsce i nie tylko światopoglądowego i politycznego i ideowego, duchowego. Więc Jan Paweł II jest postacią, która nie pozwala przejść obojętnie, dlatego że jest widomym znakiem tej prawdy, której on sam bronił i której wielu ludzi chce bronić nadal. No i teraz ci, którzy mają inne przekonania, inne zapatrywania, traktują to ten jego autorytet jako pewną przeszkodę. I w związku z tym, jak mówi Piotr Semka w filmie, zawali drogę. Trzeba teraz ten pomnik, ten pomnik trzeba jakoś nadkruszyć, a najlepiej obalić. No i tego właśnie jesteśmy dzisiaj świadkami. Dokładnie. Mam takie poczucie i podzielę się z Panem taką osobistą refleksją, że ta walka wewnątrz naszej kultury właściwie zmusza nas trochę do sięgnięcia do pewnych pryncypiów, fundamentów absolutnych. I chociaż oczywiście zgodzę się z Panem, że jakby osoba Jana Pawła II leży na tym froncie, stoi na szlaku marszu przez instytucje, to mimo wszystko musimy wracać do tożsamości chrześcijańskiej, która jest oparta na przekazie ewangelicznym, na autentycznej wierze, na żywej relacji z żywym Bogiem, na doświadczaniu Bożego działania, byciu świadkami. Bo bez tego boję się i mam nadzieję, że do tego nie dojdzie i ten film jest też takim ostrzeżeniem chyba, prawda, dla nas wszystkich. Boję się, żeby nie doszło do takiej sytuacji, którą Państwo pokazujecie w Holandii. Ta poruszająca scena, gdzie po prostu jest burzony przez jakąś tam olbrzymią maszynę kościół, tak, w Holandii. Proszę jeszcze powiedzieć na koniec, jak Pan zapamiętał papieża? Piotr Semka apeluje, żeby dzielić się tym osobistym świadectwem. Kim on był dla Pana? Czy to był papież kremówek? Czy bardziej encyklik? Czy to był papież bardziej, który odwoływał się do, nie wiem, do Tomasza z Akwinu? Czy bardziej do, nie wiem, do spotykał się z ludźmi? Mogę powiedzieć, że dla mnie
To jest przede wszystkim towarzysz całego mojego dorosłego życia. Ja bym go nazwał przewodnikiem. Przewodnikiem dla mojego pokolenia. Przewodnikiem zresztą w różnych sprawach, bo nie chodzi o wymiar taki tylko ściśle religijny. Jan Paweł II był przede wszystkim wybitnym intelektualistą. Był prawdziwym autorytetem intelektualnym. Miał pełną świadomość tego, że trzeba zawsze odpowiadać na wyzwania epoki, obserwować, jak się zmieniają ludzie, jak się zmienia społeczeństwo. I trzeba szukać języka, który będzie zrozumiały, żeby wciąż mówić tę samą historię, opowiadać o tych samych prawdach, ale w związku z upływem czasu i zmianami, którym przemija postać świata, tak? Więc za każdym razem kapłani, a szczególnie papież, musi na nowo odczytywać znaki czasu i szukać języka i sposobu do przekonywania ludzi do jedynej prawdy. I Jan Paweł II wydaje się, że robił to bardzo dobrze, że bardzo dobrze potrafił odczytać tę rzeczywistość zmieniającego się świata i bardzo dobrze intelektualnie potrafił odpowiedzieć na rozterki współczesnego człowieka. Stąd ten apel ojca Salija w naszym filmie o to, żeby Kościół podjął decyzję o wprowadzeniu Jana Pawła II do grona doktorów Kościoła jest oczywiście jak najbardziej uzasadniony i wydaje się, że próby zdezawuowania autorytetu Jana Pawła II mają także na celu właśnie jakby odcięcie tego młodego pokolenia od tego, co jest właśnie istotą jego duchowego przesłania. On odpowiada w bardzo sensowny, uargumentowany sposób na wyzwania współczesności. Jego teksty, jego nauczanie zawierają odpowiedzi na pytania współczesności, nie przeszłości. I gdy tylko ktoś zechce skorzystać z tego źródła, zechce zajrzeć do, no po prostu do książek, do publikacji, które zawierają jego nauczanie, bardzo łatwo zauważy, że tam może znaleźć odpowiedź na własne także rozterki. My, obserwując go przez te lata, mieliśmy tego właśnie dokładnie pełną świadomość. On odpowiadał na nasze pytania, on był realnym, intelektualnym partnerem, a nie tylko kapłanem sensu stricto. To był także autorytet intelektualny i wydaje mi się, że cała ta walka i wojna dzisiaj, która się toczy także wokół Jana Pawła II, ona dotyczy także tego faktu, czy uda się przekonać młodych ludzi, żeby sami zapoznali się z tym dziedzictwem i sami ocenili, czy on mówi coś do nas dzisiaj, tu i teraz, czy też jest tylko zabytkiem przeszłości. Dokładnie. A był przy tym, proszę Państwa, ja też mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, był przy tym osobą ciepłą, bardzo bezpośrednią, taką, która wzbudzała powszechną sympatię i uwagę mediów, bo potrafił też to robić jako były aktor, tak, bądź co bądź, i filozof jednocześnie. Pozostaje mi tylko zaprosić Państwa na film, na emisję filmu Jan Paweł II, Znak Sprzeciwu. Pan Krzysztof Nowak, reżyser i scenarzysta, był moim gościem. Dziękujemy bardzo.